I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to Hearthstone jest ciągle ze mną, a Ligar postanowiłem, że kupię sobie arenę zamiast kupować przygody, bo jestem idiotą i stracę właśnie pieniążki. Także, siema. Siema, siema. I na pewno u ciebie słychać policję, więc... A Ligar ma problemy ogólnie z policją w domu. No Płaci tak. Na brutalność. Miałbym 700, no niestety mam 340. Dobra, czyli tak, do wyboru Gul'dan, Uther i Anduin. Raczej Uther. Najlepsza umiejętność na arenę. No. No to będzie mi służyć. Dobra, zaczynam od legendarki. Nozdormu, Toszli albo Feugen. Chyba Toszli. No, może być. No bo kurwa, Nozdormu to tak za późno. Dobra. Berserker Zamani, wulkaniczny smokowiec i Treser Rumaków. 2, 3 i 6 many. Kurczę, nie wiem. Berserker Zamani to jest ten, jak obrywa, to dostaje plus 3 do ataku. Smokowiec to kosztuje mniej za każdego, który zginął. A Treser Rumaków to jest na Priesta specjalnie karta, co daje plus 1 tym twoim ze skilla przywoływanym czarkom. Aha. Chyba Berserker Zamani. Nie wiem, dobra, Berserker, na początek sobie. Murloc Rycerz, Dark Królów, Monterka Smokorów. Murloc Rycerz. Akwoblin Tropiciel, 2-3 ukrycie. Mroźne wilki są gotowe, 4-4, czy prawo światłości? Akwoblin raczej, bo ukrycie, dobra. No. Protektor Argentu, działokrętowe, kamiennoskóry, gargulec. Oczywiście, że gargulec, kurwa. Nie, no oczywiście protektor Argentu. Giermek Argentu, wilczy jeździe, czy obystrzegli mnie lujowie? Obystrzegli mnie lujowie? No prowokacja, szał plus 3 do ataku, w sumie mógłbym go wziąć. Chociaż early 1-1, boska tarcza, to jest dobre. Boska tarcza, sorry, może później będą... A, jest kolejny! Grubiański sierżant, nie no, kurwa, to znowu go nie wezmę. Bo wyrocznia burych łusek no, na sorry, ale boska tarcza na arenach robi grę. No właśnie, dlatego grubiański sierżant byłby dobrym combo. Odkupienie, gdy jeden z twoich stronników zginie, przywróć go do życia z jednym punktem zdrowia. To może być sensowne. Bo jest wulkaniczny smokowiec no, i wiecie. Salty Dog, ten wilk morski, 7-4. Nie wiem, chyba wezmę sobie odkupienie, mimo to, że to jest chujowy sekret, ale... Na przykład jakby miał mi toż, nie wulkaniczny, wulkaniczny smokowiec, może jakoś będzie. Ręka ochrony, konny Argentu, ryzykancka rakieterka. Jak tam wygląda mój mana, kurw? No tak śmiesznie. Konny Argentu może, czy ręka ochrony? Boska tarcza, czy szarża i boska tarcza i 2-1. Boska tarcza i szarża chyba. No, też mi się wydaje, że trzeba mieć szybkie karty. Dobra, o! Werbunek, wściekły kurczak i atrapa. Kurwa, pytanie, werbunek. Atrapa. O, co ja zrobiłem? Przegrałem już. Dobra, wróć, wychodzę z areny. Oddajcie mi kasę. Kraken z północnych mórz, Sowa czy Treser Rumaków. Rozłącz. Mam już 3 karty, 2 many, 2, 3, 1, 4. No nie wiem. Sowa byłaby dobra, na pewno by się Silence przydał, ale Kraken, taki mocny late game. Taki mocny. Nie no, Kraken to jest, sorry, ale on czasami naprawdę potrafi dobra, dobić. Krakuś. Dobra, Żywiołak Mrozu, wiem, że jest dobry, 5-5 i zamraża. Wichajmistrz, jebać go. I Kwaldir Grabieżca. Oni są dobrzy, naprawdę. Zwłaszcza z moim Hero Powerem. I 5 many nie mam ani jednej. I teraz tak myślę, czy papier Żywiołak Mrozu, czy Kwaldir Grabieżca. Papieżołak to tam jest na 5-5, to mrozi, nie? No, co zamraża całkowicie. No jest dobry, ale Kwaldir Grabieżca to jest taki value. W chuj value. Jakbym zdobył, jak będę miał przewagę, to już on jebie. Więc chyba nim. O! Dobra, patrz. Big Game Hunter, Miecz Sprawiedliwości i Enter the Colosseum. Enter the Colosseum to jest, że niszczy wszystkich tych i zostają dwóch z najsilniejszym atakiem u mnie i u przeciwnika. Ale Miecz Sprawiedliwości jest wolną kartą, ale na przykład patrz, buffuje mi tego skurwysyna konnego Argentu na 3-2 i werbunek chociażby same 2-2 się ludziki robią, no. Big Game Hunter no, też jest w sumie dobry, kurwa. I Enter the Colosseum, no ja pierdolę, czemu dajecie mi takie ciężkie wybory? No nie. No nie wiem. Kurczę, blaszka. No, co ci się lepiej podoba? No, ja tak zawsze wybieram. No, kurwa, każda z nich mi się podoba. Znaczy, podoba mi się Hard Removal, że na przykład z tymi Doktor Booma, ja mówię, zsiej mi kutasa, pizdo, jeb, nie ma Doktor Booma. To spójrz, czego nie masz, czy masz late game, czy tam early? No mam late game, mam early, mam wszystko, kurwa, dobra, Miecz Sprawiedliwości. Skoro mam wszystko, to będę buffował wszystko. Nakręcany gnom, lansierka z gadżetonu, uczestnik turnieju. Czyli tak, 2-1 Provo, 2-1 Defratl i oddaje mi spare part, albo 1-2 i dostaje buffa, jak trafia mi się lepsza karta po jouście. To chyba na early sobie wezmę. No.
2-1 czy 1-2, kurwa, nie wiem. Lansierka jest dobra, ale spare party 2-1 mogłyby to... robić. Nie, bo w sumie ona nie Wyszły dostanie dwa połka od żywcie. tego. Kolejna legenda! Issera, król Wukla, Onyxia. Ja ci nie mówię, co biorę. Wiesz, co biorę. Wiesz, co wziąłem? Onyx, nie? Issera, kurwa. No mukla dobry. No Mukla jest dobry, najlepszy, kurwa. Tygrys, ściernio, dławów, murloc, grabieszcza, trzy naganiacz mechów. Mam trzy dwójki. Ile mam w lejcie? No nie mam tak. Dobra, jeden tygrys powinien starczyć. Zombiak, ogr mięśniak, tarczowy z Sengjinu. Ogr mięśniak. Zbieracz łupów, srebrnej dłoni, czy ręka. Ogrom mięśniak, ten 4-4? No. No, Zajebisty jest. jest dobry, ale no nie zawsze trafia. To jest No. wygląd. Okej. Czasem boli, czasem nie. Dobra, rycerza sobie jedniemy. Pokora. Oliwia Kołodziej, zmieni atak stronnika na jeden. Murlok Brzegowiec czy kapłanka Cfeluny. Pokora mi się wydaje. Jakiś taki jeden spell, ale kurwa mocny. Tylko że zajmuje mi całą kartę, wolałbym rozjemcę Aldorów. Czy Murlok Brzegowiec może? O. Ten 2-1 i 1-1 robi. No też nie jest, robi tempo, nie? No dobra, w sumie. Niech będzie. O! Tak, tym mieczykiem, wziąłeś ten mieczyk, bufuje. Tak, wziąłem. No Więc bo może się może przydać. sensownie być. No dobra. Teraz mam tak. Do Powiedzmy. wyboru rare. Sunwalker, pancerny rumak i błogosławiony champion, czyli podwajanie ataku, że jeśli po dżauście wygrywam, to ma szarżę, albo prowokacja boska tarcza. Mi się wydaje, że prawo boska tarcza jest skurwysyn ogólnie. No jest, jest. No to bierę. Sowa, piechota, gnomoreganu, grabieżca krwawych żagli. No to teraz pora na sowę. Chociaż No. tamta postać druga też mi się podoba. Drugi murlok rycerz, sorry, muszę. To jest moja przyszłość. Skrucha, gdy twój przeciwnik zagra stronnika, zmniejsz jego zdrowie do 1, baśniowy smok 3-2 albo trendowaty gnom 2-1. 2-1 to jest teoretycznie 4 ataku i tak, bo jak nie wyjdzie mi, a wyjdzie, no to zadam więcej. Ale baśniowy smok w sumie... Trendo czy baśniowy, jak No nie myślisz? zajmie go. No jeśli trafię na maga, to dostanę po prostu połka i papa, pan gnom, ale zada swoje 2 damage'a, zawsze. Baśniowy smok No z a drugiej tak. strony jest dobry do trade'ów. No właśnie. Dobra, baśniowy. No. Ręka ochrony, monterka Popieram. smokorów, wódz srebrnogrzbietych. 3, 4, 4, czwórek nie mam tak dużo. Mam tylko dwa murloki rycerzy. To może będzie w sumie wtedy 4, 5 waliu tej karty. No to taki Yeti. 2, 4, 2, 1. Czy ręka ochrony może w końcu? Ręka ochrony, nie mam ani jednego tego spela. Trog twardo paszczy, widzący z kręgu ziemi, wilczy jeździec. No trochę Trog! jest trochę chyba, nie? Żywiołak mrozu, skrucha, kałużniak. Żywiołak mrozu w końcu. Kwaldir, grabieszcza, 3 gladiatorka. Kurde, to jest 6-6 kontra stabilne 5-6. Takie 6-6 naciągane w sumie. Bo wyroczni bury chłusek to tam jebać tego murloka cfela. Gladiatorka czy Kwaldir? No. No już jak później będę miał takie sytuacje, to raczej Kwaldirem będę to rozwiązywał. Dobra, mikromaszyna, Akwoblin, tropiciel czy pieczęć światłości. To jest heal i to jest dwa ataku. Mikromaszyna proponuje spory value, ale chyba heal mi się mimo wszystko przyda. Już No taki heal, tak. heal. No dobra, niech będzie. Nie jest najgorszy. I Hobgoblin. Hobgoblin! Enter the Colosseum i Big Game Hunter. Ile ja mam tych moich takich gówniaków z jeden ataku? No to... Było brać ten atrapę. Ale nie, bo Hobgoblin teraz się przyda na przykład na tych moich tych, że będę Hobgoblina i wstawiał swoich ludzików. To oni będą 3-3 automatycznie. Jak nie padnie za szybko. No też racja. Jest ryzyko, jest zabawa. No. I jest w końcu Kielzar Lancier, ten co daje mi heala, albo rozjemca Aldorów. Rozjemca Aldorów. Obiecałem. Dobra, mam cały deck. Wygląda solidnie, wygląda sensownie. Ile mamy minut nagrania? 9 minut to jest ten, całe dobieranie. Zaczynamy. No podzielę to na dwa partie, jak mi dobrze pójdzie i nie przegram od razu tej areny. No. Albo nawet na 3, jak wygram na przykład wszystkie 12. Ho, szalone granie priestem. Jungaret odkrywa swoją ukrytą stronę. Nie no, nawet ja w coś takiego nie wierzę. Ale ten deck wydaje się być całkiem solidny. Brakuje mi tutaj naprawdę takich removali, jakiejś konsekracji może, jakiegoś Ja aura. wchodzę, obserwuję. Aligar rozpoczyna oglądanie twojej partii. No i Jaina, wiedziałem. Dwójkę zostawiam, czwórkę i piątkę na wyjebanie. Ma ciekawy rewers.
Jak jakiś cwel. Zamienił tylko jedną kartę, to brzmi groźnie. Dobra, początek. 2, 2, 3. Nie mam ani jednej jedynki, mam nadzieję, że on też nie ma. Dobra, konny agentu, to może wejść. Jak nie będzie miał dobrego tempo. Baśniowy chyba, nie? Właśnie nie wiem, czy nie baś... Czekaj, baśniowego nie będzie mógł tym społkować. No nie. No, w sumie tak, bo Amani Berserker na 3-4 to jest moc. A z połkiem on jest 6-3. Dobra, łupu cupu. Teraz pytanie, zagrać wolną kartę czy szybką? Wolną czy szybką? No to jest pytanie. No, bo mogę na Co tam przykład... może mieć? No, on się chyba streduje z No chłopem, nie? ja się strajduję, ale chyba zagram wolną kartę. I spróbujemy teraz na przykład wyjść 3-4. Czekaj, bo to będzie miał 3-2. Jak wstawi coś, to on przeżyje, będzie odporny na połka i O. zdejmie. Coś, co ma 3 HP. Kurde. On niestety szukał żywych. Żywych szukał? On szukał żywych! Dziękuję. No, co to znalazł? To niestety znalazł martwych. Czy możesz dobić bronią? No ja zamierzam dobić Znaleźć. bronią, ale chodzi o to, żeby dbać o tempo. Bo boska tarcza 3-2, no to ogólnie. Zgadza. O, jest dobry blem. Musi go społkować. No, jak nie zbije bańki, to niech wstawi na przykład, nie wiem, Shreddera. O. Albo chuja w dupę. Czekaj, no teraz troga, 4-6. Nie rzuci spela, ja pójdę na ryj. Albo dwóch, czekaj. No, on będzie solidny, nie zginie. A jak będzie chciał się spróbować strajdować? W następnej turze! Murloc, czekaj, to będzie 4-5. To będzie dobry blend. Wszystko w O. twarz. O, dzięki, zajebiście. Kurczę. A, fart. No, podeszło. Ale i tak ten pieprzony cel mógłby użyć tego, Firebola, więc. Czekaj, to zadziała na mój miecz? Zadziała. To trochę popsuł mi plany, przyznam, ale czekaj. Mam Możesz go 5. zmrozić. Mogę go. Czemu 6-6, to nie? Zymrus, albo czekaj, tak zagram. 4-1. Może zbliżać się Fireball. No czekaj, mogę go tym przymrozić najpierw. Albo dbać o No. tempo, dbać o tempo, dbać o tempo. Nie będę miał zbufowanego Murloca wtedy. Dobra, gramy o tempo. Będziesz tu Będę mógł się z nim Tesla strajdować. Blizzard. Także nawet jak rzuci Blizzarda, ja mam to awaryjne chłodziwo, więc ciekły azot i do przodu. Dawaj, O. dawaj, dawaj! No to się traduje. To się traduje. No jeszcze. Ej, to... Dziękuję! Ja to chciałem zrobić, kolego. Ja ci nic nie mówię, nie? Ale miło z twojej strony. To teraz zaczynamy. Tak. Tak. Czekam na rozkazy. No i tylko że się matura. Albo Flame Strike, albo Bass. No co innego zrobię? Każda moja karta i tak by zginęła, a wolę sobie stealtha zatrzymać. Zresztą nie sądzę, żebym miał Flame Strike'a. Co? Aha, dobra, dobra. Nie, Dostał się przez chwilę się obsrałem, że on rzucił mi piekielnym ogniem. I co się dzieje? Dobra, czyli tak. Okej. Nie będę overextend. Chociaż nie, później już same big karty będę rzucał. No to YOLO. Mogę dostać albo Flame Strike'em, albo go zajebać. No takie, Ale chociaż nie, jak takie rzucał tego gówniaki to Hellfire'a chyba. i takie te, no to. Daj mi jakieś zadanie. No tak myślałem. Dobra, niech go No takie tylko. Niech gówniaki. go tylko do dwóch dobije. Dobra, czyli on dostanie Krakenem na pewno. A teraz tutaj. Czekam na rozkazy. No. 5-5. No to... Kurczę, werbunek, ty cfelu. Ty późno. No. Na pewno Krakena muszę wyjebać, bo Esera jest. Jest dobra. Ale jak on go zbufuje, to będę miał dupy. Czekaj. No. Dwa. Czekaj, najpierw to zrobię. Chociaż mogę strajdować na przykład ich dwóch w tego trzy. Nie, to bez sensu. Muszę zrobić. Tak. Tak. On na razie niech pozostanie ukryty. Dobra. To nie była taka zła tura.
Czekaj, teoretycznie mam ten, jak się nazywa, mam Little na bordzie, musi się tradeować. Musi. No co, społkuję go i co się stanie? Co, 5-1? W playku żyje i może połka jeszcze walnąć. No to raczej już nie rzuci połka. A nie, to nie rzuci Flamestrike'a. Nie ma Flamestrike'a. Oj, to cześć kolego. Przykra buzia. Czekam na rozkaz. Oj, coś jeszcze może jakiś... Polimorfia? Nie. No sorry. To brzmi jak trade. Nie. To nie brzmi jak żaden trade. Frajerze jebany. I teraz poproszę cię tylko o jedno, Isero. Jak mi się podobała grafika, Isero. Co, widziałeś to? Jak się telepało. Doznałem LSD. Dzięki, Jakub. Dobry początek. No, całkiem fajnie. Sprawny ten deck. Mam 16 minut dopiero, a już zacząłem napierdalać. Muszę się napić wody, aż się spociłem z tej radości, że po raz pierwszy trafiłem dobry. Jak jakiś dzik normalny. Kurwa, dzik eksport. Chociaż jest tylko przeterminowany. No, pan jakiś rusek czy coś, nie wiem. To jest A6, Y6, AKP. Ja mam jeszcze Toszlego, zapomniałem. Werbunek zostawiamy. Ja teraz to. Ej, no fajne karty na starcie, 9, 6 i 6. O, to mi bardziej pasuje. Ej. Oj. W drugiej sobie mieczyk robisz, tak? Chociaż nie, ja bym najpierw... Wiesz co, ja bym najpierw... Nie wiem. No właśnie też kurwa nie wiem, czekaj, on będzie miał teraz dwie many tylko. Mogę zrobić to i boską tarczę. Czy to coś osiągnie? No nie bardzo. No właśnie. Znaczy, w sumie, jak będzie się tradeował z tym, no to osiągnie, nie? Mam koncept. Zaufaj mi, wiem co robię. Amani Berserker i Giermek Argentów następnej. 3-4 i 2-2. No, on ma tylko 2, no to co, ta, nie wiem, totem wezmie, wstawi mi jakiegoś Aquablina ze stealthem. Patrz. Wiesz co mi się przypomniało? Wkurwiam. Ten werbunek jest nic nie wart. Wiem, bo mi rozpierdala bronić. Wiem, doszedłem do tego spokojnie. Ja dopiero teraz. Także 3-4 i 2-2. Dzień dobry. Nawet w sumie na rękę, że mi zamienił. Nie oszukuję się, łatwiej mi się strajdować, hehe. W ogóle kto gra tego... Teoretycznie to jest rare, więc może mu się nie trafił żaden lepszy. Może mu się trafił ten, no, kurczak, 1-1 jak mi. I powiedzmy... Nie wiem kto. Zoltrix może mu się trafił. A on nie chciał mieć noba w talii, więc... Nie wiem, porozwalam całe otoczenie, nie mam co robić. Wypuszczam właśnie jakieś pelikany z jajek. On chyba ma zagwozdkę, bo wie, że teraz przegrał na chwilę na bordzie. Pelikany nadlatują. Kurwa, pelikany! To za to młotek. Dawno... Właśnie, wypierdalec z tym młotkiem. Ej, ale to w takim wypadku to nie był lepszy pomysł. Bo i tak będzie musiał. Ja się mogę z nim... Wiesz co to znaczy, Piotr? Tak. Dzień dobry. To jest 3-2 i 2-2. I mieczyk w twoją twarz. Nie, co ja zrobiłem? Nie face do kurwy nędzy! Ja pierdolę! Aligar, widziałeś to, jak wrzuciłem ten miecz face? Nie. Ja też nie, na całe szczęście. Mam trochę, wiesz, opóźnienia. Nie, ja tego i tak bym nie zrobił. Jakbym to zrobił, to bym się powiesił. To nie herty, ja pierdolę. Blizzard mógłby coś zrobić w końcu. Ze spetowaniem. Dobra, to brzmi dla mnie aktura na werbunek. No. Już użył jedną... I wątpię, żeby miał drugą, więc... Robię coś... Dzień dobry! Znisz mu też dobór kart. Ej, kurwa, nie uderzyło w niego? Myślałem, że zaznaczyłem. Czekaj, czy czymś nie zaatakowałem? On miał... A, zjebałem, dobra. Zaatakowałem w twarz. Nie tym zaatakowałem. No. Fucking shit.
Dobra, jeden dobór kart, no co to zmieni? Ja teraz mam ogólnie koncept, że on wstawi coś dużego, się strajduje i wulkaniczny smokowiec wejdzie mi za zero. O, czasem może zmienić. A to i tak, a nie, dobierze. Dobra. No dobra, dobierze. Niby nie będzie. Tura na wulkanik Drake'a czy nie? No dobra, na pewno niszczę to. No, będzie w chuj tańszy. W cholerę tańszy, znaczy, chciałem powiedzieć. Czekaj. Zrobię tak. To tu. To tu. To tu. Teraz tak. I tak. Tak. Dzień dobry. I pewnie są ludzie, którzy mi powiedzą, żebym tak nie marnował młotka. Na arenie to jaka jest szansa, że będę napierdzielał po jedynkach? To jest lepiej dać ten damage w ryj i później się nie zdziwić. O, nie ma jak się wyhealować. O, nie misnęłem Lifala, jestem pro. Chociaż teraz co mnie może zaboleć? Młotek to jest taki źródłek, nie? Gotów, panie! Sorry, mam taki nawyk. Cracle, tylko trzy, tylko trzy, tylko trzy. Za ile? Za sześć. Ej, powiem ci, Aligar, że tym razem błędu nie zrobię. No to miłej zabawy, kurwa, koleżko. Jak ma teraz tego? Te destrukcje, jak to się nazywało? Elemental Destruction, że 5-6 czy jakoś? Czy Elemental Disruption? No coś takiego, że rozpierdala i jego i moje. I to daje przeciążenie mózgu czarka... 5-6? Boże, usunął mi ten kanał. No. Chociaż nie, jak żartowałem z Kaczyńskiego, to nie usunęli. Zrobię. Co to kurwa jest? Szaman. Jego nikt nie szanuje. Ej, patrz, uda mi się to zrobić. Czaisz? Myślałem, że mi się nie uda. Czekam na rozkaz. Tak, masz. 10, 12, 15. Aligar, wiesz ile to jest? Tak, to jest wystarczająco. Nie mogę tego zrobić. Oj, nie trafiłem młotkiem! Przykro mi. Przykro mi, panie Rusku, że jesteś gównem. Mam jeszcze lepszy klucz, huhu. I mam 22 minuty. Dobra, jeszcze jeden, będzie do 30. Będziecie mieli długie odcinki, ja się dla was staram, mam weekend. Mam energię po piwsku i ziel... mam po prostu energię po ciężkiej pracy na studiach. Tak, ciężkiej pracy na studiach. Bardzo ciężkiej. Ciężkiej, oj ciężkiej. Ciężkie jak chodzenie przez las. Ciężkie bazy danych. Ale one są ciężkie. Obciążają mi mózg. Aż się spociłem, zdejmę bluzę. Ty serio się spociłem. A nie, ja się nie spociłem, co jest kurwa ze mną nie tak? Ty, mam grzejnik zakręcony, co jest grane? Czemu mi tak ciepło? Może się napaliłem? Dobra, czekaj. Na kogo? Wszystko. No właśnie nie wiem, to jest problem. Czekaj, 3, 2, dobra. Rycerz odpada, rozjemca Aldorów, no niestety też. Grubiańskiego i Baśniowego bym zostawił. No, to jest. To jest dobry blend. I teraz dostanę... No, oj. Oj. Proszę się nie dławić. Nie, po prostu się ucieszyłem, a nie zadławiłem. Ja nie jestem ciotą, przepraszam. Kurwa, no. Musi. To si. Może nie będzie miał jakiegoś miniona, mam nadzieję. Stormy. Kim ty jesteś? Za kogo ty się uważasz? Przepraszam. No przepraszam bardzo. Ale z tej strony Hidaczewa, dawno nie robiłem tego żartu o pelikanach. Też nie robiłem żartu o Karczyńskim, tu po lewach i... Nie, ja go nie będę wystawiał. Wystawię sobie w razie czego najwyżej baśniowego smoka i później go zbufuję. Albo jak teraz nic nie wstawi, wyciągnie tylko broń. Co tam trasz? No to jest... To jest niestety to jest baśniowy smok. I Giermek Argentu może... Nie. Giermek Argentu wyjdzie z Hobgoblinem jako czwórka. No, no, to jest dobry. To jest dobry blend. Chyba, że ma teraz jakiegoś tego, nie. Nie możesz z spellami go targetować, co ty kurwa próbujesz? Chciał backstabem. No właśnie mi się wydawało, że on coś takiego, czy kombinacje, czy co? No on jest odporny na to przecież. Oj. Smutna buzia!
Aligar, gram jakby z tobą, więc... No bo to jest tak, tak jakbym widział ciebie, więc kurczę... No trójka i jedynka to jest jedyna opcja z tego, jak na razie widzę. Będziesz miał wtedy 3-3 z boską tarczą i 2-3. No, ta boska tarcza mi się wydaje, że tutaj dużo zrobi. On się na pewno strajduje w niego. Goblin pójdzie spać, no. No trudno, no to pójdzie się powiesić, ale przynajmniej wywalczył coś. Wywalczył zasrane boskie tarcze z 3-3. To nie jest coś. Za jeden man, jakbym miał taką kartę, to bym wygrywał każdy turniej. Tylko, że ja nie jestem na turnieju, więc... Nie wiem, że zrobi mistyk i walnie w tarczę. Jakby coś takiego zrobił, to chyba by się poddał, bo bym się zrobił smutno. Ej, on serio nad tym myśli? Tutaj nie ma co myśleć. Ja bym na przykład wcisnął na jego miejscu zabójcze sztylety teraz. A czekaj, jest taki magiczny guzik. Robisz coś takiego tu i klikasz poddaj się. I dzięki temu wygrywasz grę. I masz więcej wolnego czasu. A może się strajduje z nim, to jest dobre. Weź się rozbij, bo ta boska tarcza cię zniszczy, ziomek. To nie tak, że ja w następnej wstawię jakieś inne te. Okej. Okay. A, kradnie ci kartę. Chyba nie ma własnych opcji, że szukał u mnie. Żeby tylko nie dostał... No nie ma. Czekaj, co on dostał? Co on dostał? Błagam. Co on dostał? A to chyba losowo. No właśnie, tak? Spadaj! No właśnie, spadaj. Aha, on może chce użyć drugiego coina, czy coś. Czekaj, dwie losowe karty, losowe do twojej ręki. Aha, czyli to... To ogólnie z klasy, nie tylko moje. Dobra, to wchodzimy z werbunkiem na ostro. No, to jest dobry punkt. Dobra, czyli tak. Rozbijam się o tego, rozbijam się o tego. No i siemo. Daję mu 2-2. Jak wstawi coś mocnego, bo wiem, że ma coina jeszcze, to rozjemca Aldorów i dzień dobry. Może jak mu się trafi w tę konsekrację. No jak mu się trafi konsekracja. Nie mów tak! Dostał mu gniew. Właśnie skrzypię swoim krzesłem, bo się obracam z gniewu. Z młotu gniewu. Kurwa, czy czego to jest młot? Młot gniewu. Jestem gniewny, bo dostałem tym młotem. Ukradł go mi! Złodziej! Młotków. To za młotek. Ty jeszcze tam ma... Palladyna. Tyriona! Będzie... Desideratus Bellum! Ja wtedy zrobię concede. Ale strasznie on się... Ale coś się obsrał, kurwa, strasznie. Co on tak czyści ten board? Nie mam pojęcia. Dla mnie to tylko dobry znak, że to jest moment, żeby z tym zaczął wjeżdżać. Aj, zjebałem. Oj, zjebałem, kurwa. Oj, tak. Głowy uderzyć w niego. No właśnie, ale się tak pośpieszyłem. O, już tak jestem poza tym. A weź spierdalaj, kurwa. Ale myślałem, że... Możesz... Z tym, z Grubiańskim wyskoczysz, nie? No właśnie, też tak myślałem, ale... 3-2... Ale patrzę, to... No dobra, no jejku, no się obsrałem trochę. Już, to jest misplay, właśnie to jest misplay. Ale w następnej wyjdzie Murloc i to, no to dostaną obydwa... Gotów, panie. No gotów. Ale czekaj, on będzie miał wystarczająco, jeśli... A nie, on ma... Możesz zabić 4-4 z Grubiańskim. No mogę. Albo możesz go, ten, zmniejszyć atak. O, też nie widzę. Ale na czwórkę? A jaką ma jakąś legendę OP? No też nie wiadomo, to jest... To jest właśnie to, jest... to że jak pozbędę się tego mojego hardego removala, to się hardo obsram. No wziąłeś to na twierki. No wziąłem. Ona teraz może coś zrobić. Ty no dobra, no spróbuję jakoś zalać ten jebany board. No, pani gadżeton? Dziękuję, pan szkielet! U mnie zawsze przegrywała. No bo była u ciebie, nie u mnie. Dobra. No to Murloc zbufowany. Wątpię, żeby miał skrytobójstwo na ręku, ale jeśli ma, no to po prostu pójdzie na niego. I tak przewiduję, że on się strajduje z 3-2. Ja rzucę Kvaldira i w następnej turze sobie zrobię gościa. Mogę to przegrać. Jest taka szansa, jeśli wyczyści mi board. No kurwa, przestań kraść! Nie, zaraz wyjdę po prostu, wyjdę. Pierdolny słuchawkami wyjdę. O, ale dobrze, że Aldor jest. Nie no, wiadomo, ale za złodziejstwo kiedyś upierdalali palce, wiesz o tym. Też teraz to się po prostu... Teraz to się strajduje i...
No. Teraz to mnie może kurwa ugryźć w ptaszka. A nie będę miał 4 kart na bordzie, to co? Rzuci mi tego Mind Control Teka? Nie rzuci, kurwa. No niech rzuci. Zaraz ja go najadę, kurwa. Niech wstawi coś mocnego, rozjemca Aldorów, później w rajczego zapewnia. Ale co mówisz, że co? Kart, tak samo jak kopiowanie kart przez ten. No, to jest jakbym grał kurwa z kapłanem i to mnie wkurwia. To jest dokładnie to samo, że zabiera ci coś, co jest twoje. Zamiast grać czymś, co on ma, to nie. To jest tak nieoryginalny pomysł. Blizzard, zmień to, bo za każdym razem, kiedy gram z kapłanem, to dostaję raka. Bo mind control, bo mind control, bo mind control. No kurwa! Nie, wychodzę. Dobra, zmieniłem zdanie, wracam. Ale rzuciłem skawkami, mam nadzieję, że na nagraniu nie było głośno. Coś przegapiłem? Czemu tak rage'ujesz? Masz no, Aldora. No dobra, ale to jest śmieć. I mnie wkurwia, jak ktoś mi coś tak kradnie. Przestrzegaj zasad. Czekam na rozkazy. Masz mało HP, kolego. Albo się streszysz, albo przegrasz. Wolę go spuszować do takiego momentu, że on czyści, nie ja. Mógłbym się z nim strajdować, fakt, ale co? Co go? Zbufuje mi go? Rzuci na niego zimną krew? No w sumie może. W sumie? Przecież on sobie teraz nie zmieni broni, to był misplay, trzeba było się trajdować. KURWIE! Desideratus bellum. Aligar, weź zabierz tego Tyriona, weź go usuń, przesuń go, nie wiem. Aligar, będę płakał! Może będzie sowa, wziąłeś tę sowę. I sowa! Sejra. Pytanie. Isera, czy wzmocnienie Kwaldira, żeby przeżył? Czekaj, czekaj. Bo jak uderzysz tego, zostaje i ten, strajduje się tym 8-8, znaczy będzie 10-10, nie? No. To mu 3 HP zostaje, i ale będę miał jeszcze jednego Kwaldira w rajczego. No. Dobra, robimy to w ten sposób. Umiera jak się traduje z Kwaldirami. I 3 w ryj. No i dobra, ma Kamila Popielskiego w ręce. Ma spopielacza, ma jebanego Tyriona mi ukradł. Co za... Ale garnosi mnie. Ale to za fart. Nie, to nie jest fart, ale widzisz, ja wiedziałem, że tak będzie. To jest RNG przeciwko mnie, zawsze tak jest. Ja dobiorę jakąś kurwa boską tarczę albo jakieś gówno 1-1. On dobierze Tyriona i zajebany Dar Królów. Aha. Witaj, dobra. Witaj. Tam... Witaj. To mu jeszcze witaj. Nie ratuje bycia. W obecnym momencie cały czas jest martwy. Póki masz 3 to... Aha. No nie, o nie, o nie, dobrze! Ale dobra, bo jak się strajduje, to umieram. Aha, no tak, zapomniałem. A no tak. Że ten mały tutaj... Jest sowa, jest sowa. Żyję w świecie, w którym mam marzenie, że jest sowa. Jest sowa, która mnie uchroni przed tym skurwysyństwem. Nie, nie, wypierdalaj z tą kartą. Aha, czyli chcecie zabić po prostu. O się. Sorry, ale nie. Co za fart. Kurwa! No te włamy... Zrób się tamtem! Czemu nie jesteś tamtem? Jaki cfel? I to jest właśnie cwelostwo. Takie karty przegrywają grę, bo gościu ma RNG. O super, o super. Sam swoimi kartami mógłby mi kurwa pałeć smokać. Dzięki Blizzard za RNG i takie. Jebany skurwy syn. No i co? I widzicie jakie on ma karty? On kurwa siorpie pitaka. Jak mnie to wkurwia. Wiedziałem. Już w momencie kiedy po raz pierwszy byłem wkurwiony i odszedłem od biurka. Jeszcze totalne zniszczenie, ale śmieszny żart. Dobra, to będzie pierwsza część. Dziękuję za oglądanie. Odcinek będzie się nazywał Jebać Blizzard. Jak mi zdejmą ten odcinek z YouTube'a, to będziecie wiedzieć, kogo winić. Do zobaczenia wkrótce. Kurwa! No, na razie.